I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I ever had. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Prawie 9000 osób zapisało się na grupkę w ciągu kilku godzin. Dla was, kochani. Sprawdzam też newsy ze świata i wszędzie piszą o rozmrażaniu gospodarek. Nie, no jeszcze, czekajcie. Dopiero zaczęliśmy! Najwięcej ludzi chce, żeby nazwa została taka, jaka jest. Żyłem memy z gąciarzem i mam tylko z tego pandemię. W życiu jest tak albo inaczej, to jest też fajna nazwa na grupę, ale możemy taką dać, albo możemy takiej nie, też nie dać. Jak to użyć? Tak działało jak subreddit, że są głosy i na górze są najfajniejsze rzeczy, to wtedy bardzo fajnie się crowdsourcuje takie rozkminki. Powinniśmy wszyscy przenieść się na wykop. Taki sklep Nitori się nazywa, to jest taka japońska Ikea. Patrzcie, co tam kupiłem. Już nigdy nie potrzebuję się z nikim przytulać. Patrzcie, to jest jak przytulanie się w ogóle w trójkącie. Masz dwie takie tuby, w ogóle możesz sobie z nimi zrobić, co chcesz. Jedną masz o tak, drugą masz tak, albo tutaj z tyłu, no jak chcesz, nie? Wyglądam jak... z piątego elementu. I to jest mój pillow challenge. Gdzie teraz jest wasz Bóg? I to jest właśnie kontent, na który zasługujemy w dzisiejszych czasach, tak? Pamiętacie jak w listopadzie, jak ogłosiłem koniec daily vloga? Ciekawe z czym powróci. Ciekawe co wymyśli. Pamiętam, że w połowie kwietnia 2019 roku byłem w takiej trasie, byłem w Bostonie, potem byłem w Toronto parę dni, potem byłem w Czarnobylu nagrać serię podróżniczą i przebiegłem maraton pod koniec kwietnia 2019 roku w Londynie. Kwiecień 2020 roku wysłałem ten film do Amelki. Amelka to jest taka fajna dziewczyna. Jest teraz w Nowym Jorku, więc... No musimy teraz poudawać, że rozmawiamy i potem już możemy się rozłączyć. I powiem ci, że tutaj nawet fajnie jest się połączyć, bo można sobie filtry na mordę zakładać podczas gadania. Ja już sobie wyobrażam, jak będę wracać z tego wygnania. Będzie czekać pan prezydent z rządem na lotnisku. Będą wszyscy na mnie czekać na lotnisku. Będzie Wojtek Soku, Batec Wariatec. Przebyłem na zdjęciach, na takich poważnych zdjęciach, kręciliśmy poważny film dla poważnej firmy. Wiecie, jacy są prawdziwi cisi bohaterowie branży produkcyjnej? Ludzie, którzy robią data dumping. To są tacy cisi bohaterowie, dla których powinniśmy czasem jednak nagrać taką piosenkę jakąś z cześcią dla nich. Wytłumaczę, o co chodzi. Jest cały dzień zdjęciowy, lecicie na dwie kamery, 10 godzin materiału. Biedny koleś albo dwóch, o trzeciej nad ranem na przykład, jeśli nie było to robione na bieżąco, ląduje mając 10 kart pamięci, 2 terabajty danych, musi to zbackupować, przegrać gdzieś, grać jakąś w chmurę, nagrać na dysk, kopiować. Data dumperzy. Tajemnicze dźwięki i nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, skąd się biorą. Teorii jest wiele, a większość z nich zebrał w swoim materiale Paweł Naruszewicz. Dzisiaj mam ważne zadanie, muszę iść do banku. Przelewy pensji swoich pracowników. Możemy też nie iść i na przykład dłużej się pobawić tańczącą poduszką. Oj, i Mike nie oglądają tych filmów po polsku, więc nie wiedzą, co ja tutaj odpierdalam. Nie wiem, jakby im to powiedzieć, bo też z drugiej strony tak mi trochę głupio, bo boję się, że jak im to pokażę, to będą się śmiać z uprzejmości. I made one yesterday in the night. Oh, really? Yeah. I just sat down for like 20 minutes and was talking. Przystojni mężczyźni w twojej okolicy. Ruchaj dzisiaj. Kolega mówił, że tak jest napisane gdzieś. Ja nie wiem, ja w ciągu kilku dni zrobiłem jakiś kolosalny przełom psychiczny w swojej głowie, naprawdę. To jestem ja w końcu! Fuzja moich dwóch osobowości. Ja sobie sam nie zdawałem sprawy, jak nawijam te żarty jeszcze 3 dni temu. W beczce było więcej mnie niż ja sobie wyobrażałem. O, to patrz. To nie dość, że dzięki tobie będę miał rozmowę nagraną, to jeszcze, że się dobrze bawię w ogóle w jakieś gry towarzyskie. No, to jest pewne, że jest lepiej. Na pewno. Yeah, I mean, I,
I thought that's like what the client is, no? I'm assuming this is the client, no? Okay. It has to be us. I mean, probably you and I, because nobody's gonna figure this out. To wygląda trochę jak takie promocyjne logo masturbacji, nie? Gdy jest ci źle, gdy jest ci smutno, opierdol sobie kruche, ramen, nagi, jem ramen, nagi. Są dwa typy ludzi. Ta nie wie, że ma do czynienia z bestią. Wiem, co teraz sobie myślicie. Myślicie sobie, Krzysiu, bawimy się świetnie. W ogóle, o kurde, ale jaja, że czytasz mi w myślach. Mogę pozdrowić go? Nie, dobra. Skoro jesteś na diecie ketogenicznej, to jak możesz jeść ramen? Otóż, moi drodzy, mam pewien mroczny sekret. Ja mam taką presję jakąś, jakbyście w każdym ujęciu czekali, aż żart powiem. Jeszcze nie mówiłem, dzisiaj jest 5 lat, jak założyliśmy firmę. Brawo. Piątki przybijam, dziesiątki. Tak jest, proszę Państwa, dziś mija 5 lat, odkąd Tofu Media RURUSI zostało zarejestrowane legalnie w Japonii. Ciężko naprawdę uwierzyć, że minęło aż 5 lat. Naprawdę zrobiliśmy przez ten czas kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o fajne międzynarodowe produkcje. Bardzo się cieszę, że ono istnieje. Mam nadzieję, że uda nam się przetrwać teraz tę nawałnicę wirusową. Mamy super przestrzeń, mamy świetnych ludzi wokół siebie tutaj. No i tak sobie tutaj istniejemy, funkcjonujemy na tej tokijskiej scenie firm produkcyjnych. I myślę, że jesteśmy na niej całkiem spoko. Ale żeby nie było, że to ja się chwalę. To jest naprawdę, naprawdę w większości zasługa Kasi. Także Kasiu, gratulacje i dziękuję. Welcome! You're our first person here at the sheet. Oh, first visitor. Can I get something? I wish you had something to give. Studio space. This is where Chris's Polish show gets recorded. Kanpai! Kanpai! desk. Have two new blenders. I don't know how. I have. Wow! Cool. We're in Beppo and Hansen Town and we're on the Jigoku Meguri tour. Wanted to have a lot of whiteboard space. To jest pierwszy film chyba, na którym Kasia. W sensie kręciliśmy go z Kasią. Pamiętasz go? Tak, pamiętam, byliśmy na lotnisku. Pierwsza rzecz to ogarnięcia w pracy razem. No wiecie, historia Kasi i Krzysia bywała burzliwa. Jako że firma, którą prowadzimy, pełni między nami trochę taką rolę, jak takie dziecko po rozwodzie wymagające pewnego poziomu empatii, współpracy, jakby trzyma nas w swoich życiach nawzajem. To muszę przyznać, że w tej relacji to Kasia była tą taką matką, która opiekuje się dziećmi. Ja byłem tym takim ojcem, który wpada czasem na weekend, bierze dzieci do Luna Parku i sumarycznie to wszyscy go lubią. Ale on ma po prostu tę łatwiejszą robotę, nie? Znaczy ja to generalnie nie daję nikomu fajnego czasu. Ale tak właśnie to sobie wyobrażam, że łatwiej jest wziąć dzieci do Luna Parku raz na jakiś czas, niż wycierać żygi codziennie, nie? Ludzie tak mają, że z natury pamiętają najlepiej to najlepsze i najgorsze momenty. Nie pamięta się środka, nie? A prawdziwymi bohaterami są ci, którzy trzymają ten środek w ryzach. Kasia naprawdę przez te wszystkie lata robiła dużo trudniejszą część tej roboty, a ja przez długi czas dostawałem jakby... przynajmniej od was w Polsce, nie? Jakby więcej kredytu za to, co tutaj robimy w Tokio i... Jeśli jakoś mogę to pięciolecie uczcić, to chyba mówiąc to najlepiej. No to gratulacje, Kasia. 5 lat przeżyliśmy. Nie zbankrutowaliśmy przez 5 lat. Żubik. Gratki. Ja przez wiele lat nie byłem w stanie mówić takich rzeczy. Byłem za bardzo przepełniony jakimś takim gniewem do rzeczywistości i chciwością. Nie w sensie materialnym, tylko takim chciwością ochoty udowodnienia sobie i innym czegoś. Nawet te filmy, które teraz zacząłem nagrywać, to
Mam wrażenie, że w końcu zacząłem nagrywać filmy dla samego siebie tak naprawdę, które dla mnie są fajne, śmieszne, cieszą mnie. W życiu tak dużo może pójść źle z powodów kompletnie niezależnych od nas. Ile z perspektywy lat mojej mocy przerobowej zmarnowało się na rozważanie różnych scenariuszy przyszłości, ja się po prostu poczułem ostatnio wolny. Tak jakbym się obudził z jakiegoś snu, w którym po prostu próbuję być fajniejszy niż jestem, czy jakby, a tak naprawdę robiłem to wszystko źle w ogóle przez taki czas, nie? Za bardzo się wszystkim spinałem po prostu, czuję się jakbym przez całe lata wciągał brzuszysko i miał taki trochę za ciasny pasek, nie? Taki, żeby wszyscy się zobaczyli, że jestem gruby, nie? A teraz rozpiąłem spodnie przed wami i się okazuje, że mam zajebisty sześciopak tak naprawdę, tylko on cały czas był w moim sercu.